Witam. Choroba Parkinsona przychodzi do chorego, do człowieka, jak złodziej. Po cichutku, nie wiadomo kiedy. I warto pamiętać, że w chorobie Parkinsona są jakby dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy choroba się rozpoczęła. I tego z reguły nigdy nie wiemy. Natomiast druga sytuacja, co już jest bardzo ważne, to jest diagnoza. Czyli sytuacja, w której chory już się źle czuje, są pewne symptomy choroby i udaje się do lekarza. Często do lekarza rodzinnego, bo tak naprawdę nie wie, co się z nim dzieje. I jeżeli lekarz rodzinny jest czujny i skojarzy te pewne sytuacje, które, jakie są problemem dla człowieka, to wyśle go do neurologa. I tu też trzeba mieć, szanowni państwo, szczęście, bo z tego, co obserwujemy w Polsce, gdzie jest około 100 tysięcy chorych na chorobę Parkinsona, specjalistów, którzy tak naprawdę znają się na tej chorobie i tak naprawdę śledzą wszystkie metody leczenia, uczą się tej choroby, to jest około 70 osób w całej Polsce. Dlatego najczęstsze pytanie, z jakim Fundacja Parkinsona się spotyka, to jest: do kogo mam się udać? Proszę mi wskazać specjalistę. I są to telefony z całej Polski. Powiedziałem, że choroba Parkinsona przychodzi jak złodziej, bo nie jest to tak, jak na przykład w zawale, że jest 2-3 dni, ktoś się źle czuje, potem jest ból w klatce piersiowej, traci ktoś przytomność, szybka akcja, karetka pogotowia do szpitala, prawda? I najczęściej w tej chwili taki człowiek jest ratowany. Potem, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Natomiast choroby Parkinsona, te stadia przychodzenia choroby do człowieka, później do chorego, są stadiami bardzo powolnymi. I ja tu opowiem przykład mojej żony, która w wieku 44 lat zdiagnozowana u niej chorobę Parkinsona. Kiedy się choroba zaczęła, nie wiemy. Jakie były pierwsze objawy teraz, po 9 latach jej choroby, czyli od momentu, kiedy została zdiagnozowana, że ma chorobę Parkinsona, wiemy. Po pierwszym jej objawem wiele, wiele, wiele lat temu to był słaby węch. Później ten węch zniknął całkowicie. Następnym objawem to były zawsze zaparcia, czyli problemy z wypróżnianiem. Później do tego doszła depresja, problemy ze snem i to są cztery pierwsze objawy, które mogą wskazywać, że ktoś ma i będzie miał chorobę Parkinsona. Później doszło osłabienie lewej części ciała. Lewa noga była słabsza, lewa ręka była słabsza, nastąpiło spowolnienie i zmiana sylwetki. Kiedy zapytałem kiedyś swojej żony, czy gdybyś chciała podbiec do autobusu, który z przystanku widzisz, że odjeżdża, dałabyś radę? Żona mi powiedziała, pewnie mózg by wydał rozkaz, żeby podbiec, natomiast ciało chyba by nie dało rady. I w tym momencie wiedzieliśmy już, że trzeba zacząć się interesować, o co chodzi. Że te dziwne symptomy dziwnej choroby, nie wiedzieliśmy jeszcze jakiej, są niepokojące dla nas. Bo przecież żona miała dopiero 44 lata. O tym, jak dalej potoczył się jej i nasz los,
opowiem w następnym odcinku. Dziękuję.